Rozmawiamy z panem Marianem Nowakowskim, przewodniczącym Związku Zawodowego Pracowników OHP. Na całym wstępie chciałem pogratulować wyboru do Rady OPZZ z ramienia Rady Branży OPZZ Nauka i Oświata. Jak widzi pan nasz program w aspekcie pracy waszego związku zawodowego? No, jest wielkim szczęściem, że się dostałem tutaj na ten program, ponieważ organizacja, którą kieruję, jest rozrzucona po całej Polsce, we wszystkich województwach Rzeczpospolitej. Są to organizacje wojewódzkie i to rozśrodkowanie powoduje, że komunikacja do tej pory była ograniczona z tymi zarządami. Uczestnictwo w tym programie i założenie strony internetowej, tudzież możliwości tej strony internetowej, dają szansę szybkiej komunikacji i dotarcia do wszystkich jednostek organizacyjnych na terenie całego kraju, a tym samym do wszystkich pracowników, czyli cała informacja, która zostaje wytworzona, która jest potrzebna do błyskawicznego przekazania naszym członkom poprzez ten system i poprzez ten program może być w każdym momencie w ciągu 5 minut u wszystkich członków i nie tylko członków, ale i pracowników naszej firmy. Czy obecnie OHP, biorąc pod uwagę to, co się dzieje w ogóle z problematyką pracowników edukacji, prowadzi jakąś działalność związkową? Tak, oczywiście. No w tej chwili właśnie to, że zostałem wybrany do Rady OPZZ-u, to jest wyjście na zewnątrz. Chcę nadmienić, że od roku czasu jesteśmy członkiem OPZZ-u, bo do tej pory działaliśmy samodzielnie i organizacja miała małą skuteczność. Jestem optymistą i wierzę w to, że w tej chwili możemy wyjść poza firmę i doprowadzić do tego, że zmienią się warunki pracy i płacy naszych pracowników, bo one w tej chwili są nie najlepsze. Jeszcze raz gratuluję wyboru i dziękuję. Dziękuję bardzo.